za człowieka, który uratował pokój światowy w 2014 roku, kiedy nie zgodził się na wielką interwencję waspowską w Syrii. Myślę o Putinie. Tak jest, tak jest! Bo mielibyśmy wojnę, na której byśmy ginęli. Za Rosję i uratowanie... Zdrowie Putina! Na nagraniu widzieli Państwo m.in. Wojciecha Olszańskiego czy Macieja Porębę. Są to ludzie, którzy tworzą tzw. środowisko rodaków kamratów. Słyną z prorosyjskości. Jednak jej skala jest aż przerażająca. Jednak twierdzenia, że Putin rzekomo uratował cywilizację czy też chrześcijaństwo, właśnie bardziej podpadają pod tego typu alkoholowe imprezy, aniżeli pod rzeczywistą politykę. W związku z tego typu twierdzeniami nie powinien nas dziwić fakt, że zarówno Wojciech Olszański, jak i jego wspólnicy mieli problemy z prawem. A twierdzenia o tym, że Putin jest człowiekiem pokoju, są co najmniej absurdalne. Przypomnijmy, 2008 rok, Gruzja, 2014, Ukraina, 2022 znów Ukraina, a to nie koniec listy Putina. Pytanie, kiedy państwo polskie na poważnie zajmie się tego typu przypadkami? Na koniec pytanie do państwa, co państwo sądzą o tego typu wypowiedziach i czy powinny mieć one miejsce w polskiej przestrzeni publicznej? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. W mediach, a w każdym sporze, sukces opiera się na faktach. Subskrybuj nas, by zawsze wygrywać. Można zrobić to w tym miejscu, a w tym miejscu powinny się wyświetlić Państwu inne nasze materiały. Dziękuję bardzo, Mikołaj Dowiejko, redakcja Goniec.pl, a to był program Analiza.